Yo, ja jestem Hyperek i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons, w którym zakończymy sobie DLC Creeping Winter i przejdziemy sobie poziom Samotna Forteca, w której zmierzymy się z bossem tegoż DLC. Bez przedłużania, zapraszam! Deep within the lone fortress, a wraith distorted by the shard's influence is the source of the Creeping Winter. The shard must be destroyed before this wretched wraith can turn the world to nothing but ice and snow. No dobra, więc tak jak na wstępie powiedziałem, będziemy dzisiaj kończyli kolejne DLC. Już jest to piąte, czwarte DLC, które będziemy kończyli, bo tak, mieliśmy endowe, mieliśmy netherowe, wodne, górskie, Howling Peaks. No dobra, no to już będzie w takim razie piąte DLC, które skończymy. Także jak widzicie, trochę tamtego na koncie mamy. No i zmierzymy się dzisiaj z bossem, ze zjawą mroźną. Ojejku, ojejku, tylko żeby tutaj nam nie wybuchły zbyt blisko, bo nie mamy aż tak dużo życia. Dobra, tutaj sobie otworzę trochę... Oj, tam boss chyba jakiś się pojawił. Otworzę sobie tutaj mapę, bo nie jestem do końca pewien, jak tutaj przejść. Okej, okay, na górę na pewno musimy iść, okej. Okay. Chodź tu. Dobra. Skuszę go sobie, dojechaliśmy. Pyk. Dobra. I musimy teraz pójść po klucz, no więc tak też zrobimy. O, dobra, tam u góry widzę, że mamy ścieżkę, którą musimy się przedostać. Ojej. Niech sobie wybuchną, zniszczą im tarczę. Dobra, strzały się zawsze przydadzą. O, mikstura na niezamarzanie, która nam się naprawdę tutaj mega przyda. Jak tutaj co drugi mob nas zamraża, to naprawdę taka mikstura jest tutaj dla nas jak znalazł. Okej, tutaj szybko się postarajmy ich wykończyć. Dobra, na niego możemy sobie użyć gongu. Jocie, ile ich jest w jednym miejscu. Dobra, udało się. Otwórzmy sobie skrzynkę. Nie musimy używać za bardzo... Chciałem powiedzieć, że nie musimy używać fortuny, ale jak widzicie, nawet bez fortuny oddało nam ciekawą zbroję. Dobra, dostaliśmy się już do komnaty. No niestety nie mogę klucza zdjąć za ściany, co w sumie ma sens. I to dobrze, że się nie da. Ale no wiecie, czasami są takie miejsca, gdzie można trochę skrócić, wiecie, wykorzystać jakieś niedociągnięcie i sobie trochę skrócić poziom. Dobra, ty idziesz z nami i wracamy do bramy, do której potrzebowaliśmy tegoż, że klucza. No i proszę bardzo, klucz już włożony i możemy przemierzać naszą mroźną świątynię dalej. Aktualnie nie ma jakichś dużych wyzwań, jest w sumie dużo szkieletów i trochę creeperów. Czasami pojawi się jakiś zamrażający mob, więc na razie jest spoko, nie musimy się za bardzo przejmować. Aczkolwiek, no, bądź co bądź, te zamrożenia nie za bardzo nam pomagają. Dobra, ty sobie idziesz. No i wychodzimy na otwarty plac. Dobra, trochę się wycofam, wezmę ich sobie na spokojnie. O, tych Ice Lodgerów trzeba od razu pokonać. Dobrze. Jeszcze ty nie uciekaj. Super, super. Możemy im te tarcze w sumie rozwalić strzałami, to bo nasze strzały nie zadają jeszcze aż tak dużo. No a naszym mieczem naprawdę możemy zadawać niesamowite obrażenia, więc szkoda je w sumie marnować na tarcze, no nie? Ojejku, ojejku. Dobra, strzały mamy jeszcze, więc chill. Oj, 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 widzieliście? Skowyt agonii już się uruchomił, tak nam szybko życie zjechali. Dobra, o nie, ten jest zenchantowany, nie spadać. Ale na szczęście chyba tylko na ścieżkę ognia, tak, dokładnie. Dobra, jeszcze ty. A on się już chyba struje. No, struł się. Dobra. Kolejni przeciwnicy. O, tutaj już się pojawiają streje, czyli te zamrażające szkielety. Okej, okay, pójdźmy sobie na razie... O, nie, 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 nie. Z tym creeperem nie chcemy zadzierać. Z tymi tym bardziej. Okej, okay, no, wybuchniecie, wybuchniecie. Super, jeden wybuch. Dobra, drugi też wybuch. I pyk. Dobra, super idzie. O, dobra, super. Ryba daje nam też rezystancję na zamrożenie. Totalnie się tak tego nie mówi, ale nie miałem lepszego słowa aktualnie. O, i super. I mikstura przeciwko zamrożeniu. To też nam się bardzo przyda. W zasadzie nie wiem, czy ta mikstura robi nam 100% odporność, czy tam tylko jakąś procentową. Ale wiecie, zawsze to jest jakiś buff dla nas. Dobra, rozwalmy tych czarowników.
bo jak każdy gracz wie, bufferów trzeba się pozbyć najpierw. Znaczy, nie trzeba, wiadomo, różne są strategie, ale im szybciej się ich pozbędzie, tym łatwiej jest zabić po prostu resztę. Jest fajnie, idzie dobrze. Pyk. Dobra, wszyscy leżą. Dong dong. Jedziemy dalej. O, siłka, super. No to nasz mieczyk z siłką to tak będzie po prostu rozwalał. Chodź tu i tyk, let's go. Dobra. O nie, nie ma, nie uciekasz. No tu jakiś się zachował jeden szkielet. Dobra, gdzie my w zasadzie musimy iść? Chyba po prostu przed siebie czy w drugą stronę? Bo jak teraz tak patrzę na tą mapę, to w sumie chyba powinniśmy iść... A nie, do przodu, okej, dobra, nieważne. Jednak źle patrzyłem na mapę. Tam to jest pewnie tylko jakaś odnoga. Nie wiem, jakiś klucz, znaczy nie klucz, tylko tam może jakaś skrzynka jest czy coś. Dobra, i idzie fajnie, no co prawda ci panowie trochę mnie odpychają, a jest to niezbyt przyjemne. Pyk, pyk i pyk. I jeszcze ty, chodź tu, nice. Bong, no i wszystko poszło w tarczę, zarąbiście. Tyk, dobra, wszyscy leżą, znaczy z tej części wszyscy leżą. Teraz sobie podejdźmy trochę bliżej. Super. Jo, koło eksplozja była. Pyk. No, idzie bardzo przyjemnie. Na razie chyba była tylko jedna sytuacja, gdzie faktycznie dużo życia nam zdjęli. Ojojoj. No dobra, no tutaj się faktycznie zamrożenie nam niezbyt przydało. No bo dwa creepery na nas natarły. Co prawda, jeżeli dwa creepery na was biegną, to tak jakby tylko jeden zada wam obrażenia. Chyba że mają jakiś enchant na odporność, to wtedy jeden przeżyje wybuchnięcie drugiego, co nie? Ale to są rzadkie przypadki. Ogólnie, jeżeli macie zenchantowane creepery też, to raczej nie podchodźcie do nich, bo tam nie chcemy walczyć z takimi wrogami, no nie? Okej, okay, tutaj idzie nie najgorzej, chociaż już widzicie, już więcej jest tych starczą, więcej jest tych zamrażających. No i creepery się też pojawiają. Także też nie można sobie za bardzo pozwolić na swobodę. Dobra, tutaj sobie mogę użyć grzybka na spokojnie, bo patrzę ile tu jest tych odpychających starczami, to naprawdę lepiej jest użyć. W zasadzie chyba nie ma moba starczą, który nie odpycha, no bo te szkielety też odpychają i ladżerzy też odpychają, no nie? Więc nie wiem, czy jest jakiś mob starczą, który w sumie nie odpycha. A może będzie jakiś taki? Chyba że to jest faktycznie funkcja tych... Jeju, jak mnie odepnął. Przeleciałem nad tym creeperem. Chyba że faktycznie może dodadzą takiego. Albo to jest faktycznie funkcja tych starczami, że oni mogą odpychać dodatkowo. No nie wiem. Miałoby to w sumie sens, ale nie wiem. Dobra, tam mamy teraz klucza na górze. I musimy znaleźć tak naprawdę innego klucza, żeby dostać się do tego złotego klucza. No bo tam widzieliście, był szereg takich bram niebieskich. No i po prostu musimy się do nich przedostać. O, tam jest ten mocniejszy illager. Pyk, dobra, leży. Nie ma co podnosić tego totemu, naprawdę szkoda zachodu. Dobra, no i dostaliśmy się do komnaty z kluczem. Musimy poczekać, aż się aktywuje zasadzka, super. Pyk i pyk, oj nie, wybuchł creeper. Niezbyt to fortunne, oj, ile was tu jest, uff. No dobra, tu już było blisko. Okej, okay. Pyk i o, chlebek, pyk, super. O, antyzamrożenie, no i super, no i mamy klucz, podbiegamy sobie. Otwiera się nam brama, tam często creeper siedzi, nie wiem dlaczego, ale właśnie creeper często się pojawia za tą bramą, co jest w sumie takie, a śmieszne, kiedyś jak to przechodziłem, to tak w sumie to zauważyłem i właśnie kilka razy mi się tak zdarzyło i tak po prostu było. No dobra, i teraz patrzcie co tutaj się dzieje, patrzcie na to. No uwielbiam tą animację, to jest absolutnie świetne. Dobra, no to bierzemy to dziwne coś i w ten sposób budzimy zjawę. No i teraz myślę, że możecie już się spodziewać, co nas czeka. Wolko z bossem. Nie misnąłem gongu, całe szczęście, bo jakbym misnął, to by była trochę kaplica. No nie, nie uciekaj, mordo, no. Chodź tu.
Pyk, pyk, pyk. Ale my go bijemy srogo i ja nie mogę. Znaczy w sumie trochę ciężko się dziwić, ale w sumie fajne to uczucie takie obrażenia masywne dodawać. Dobra, tam na nic ci ten lód. O, no i proszę bardzo, kusza pogromcy. Weźmiemy ją sobie. No i proszę bardzo, bardzo krótki poziom. Naprawdę, jak na poziom z bossem, ten poziom był króciutki. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Tak się prezentowało DLC Creeping Winter. Oczekujcie następnych, w zasadzie następnego, bo zostało już tylko jedno DLC wkrótce. No i tak, zakończmy poziom i DLC. Now that the wretched wraith and the orb's shard are dealt with, these tormented lands can begin to thaw. No i tak, tak się prezentował dzisiejszy poziom, ostatni, tak jak już kilka razy mówiłem, z tego DLC. Ogólnie powiem tak, DLC, biorąc pod uwagę, że tak jakby chronologicznie, jeżeli chodzi o wydawanie DLC, było to drugie DLC, uważam, że naprawdę całkiem się przy nim postarali, wprowadzone było kilka ciekawych mechanik. Na przestrzeni oczywiście czasu trochę się zestarzało, wiadomo, ale ja nadal uważam, że jest to jedno z w sumie lepiej zrobionych DLC, tak jak już powiedziałem. Jest już trochę przestarzałe, ale naprawdę nadal się bardzo przyjemnie w nie gra. No i tak, tak jak już mówiłem, to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnych odcinków i cześć!